Wszystko zaczyna się od tego, że jesteśmy na konferencji organizowanej przez Instytut Humanites. I ta nazwa sama w sobie już nam wskazuje, czym będziemy się tutaj zajmować. Człowiekiem, wszystkimi wyzwaniami, które przed nim stoją, ale także sugestiami czy radami, jak się znaleźć w dzisiejszym świecie. Jesteśmy na konferencji, która jest niezwykła, dlatego że nie skupia się na tym, na czym większość konferencji, czyli technologii, czyli biznesie, czyli na zmianie i transformacji cyfrowej. Mamy połączenie tych dwóch dziedzin, dziedziny biznesu twardej i bardzo mocno zakorzenionej w technologii, a jednak głównie mówimy o istocie człowieczeństwa w tym świecie, który tak przyspiesza i który tak się zmienia pod wpływem technologii. Więc jest to dość unikatowe. Jaki jest sposób, żeby połączyć cele biznesowe jednocześnie z potrzebami ludzi? Jak tworzyć przestrzeń, w której biznes będzie realizował swoje cele, a ludzie odnajdą tam poczucie sensu? Ja wierzę, że przywództwo przyszłości to przywództwo, w którym liczy się nie tylko wynik, ale zdecydowanie również sposób jego osiągnięcia. When I look at the mix of people here, it's from a very diverse slice of the society. And I think that's really important. If we're going to make the most of the technological advances that are coming, we need to democratize them for all. And you only do that by having events like this where everyone is part of the discussion, no matter what their view, their opinion, and their background. And then we can make consensus on how to use this technology in the right way for the good of everyone. Tutaj są topowi liderzy polskiego biznesu, osoby decyzyjne, osoby, które kreują później pewne trendy. I myślę, że Humanities jest tutaj swego rodzaju wehikułem przenoszenia z tej sceny wskazówek, w jaki sposób te trendy lokalnie kreować. Myślę, że ten event, za którego powodzenie trzymam kciuki w kolejnych latach, jest tego typu przedsięwzięciem. Chętnie uczestniczę w konferencjach Instytutu Humanites. Poruszane są problemy, które czasami wyprzedzają pewne aktualne trendy o kilka lat. Dużo mowy jest o człowieku, o wartościach, ale właśnie w kontekście tych bieżących wydarzeń czy związanych z technologiami, życiem społecznym, politycznym, gospodarczym, więc bardzo inspiruje mnie to, jakie tematy są poruszane i jak są poruszane. Polecam tę konferencję wszystkim menedżerom wysokiego szczebla. Jest dobrze się trochę wyłączyć z takiego stricte trybu biznesowego i połączyć go z trybem filozofii zatrzymania się i zastanowienia nad głębszym sensem i jakby połączenia tego z tym, co robimy na co dzień.